moi drodzy, podczas streamu zauważyłem, że sporo osób nie wie, jak zbudować tego i-180, więc w tym poradniku wam pokażę. Niestety zrobię to troszeczkę na szybko, ponieważ czas mnie goni, ale mam nadzieję, że wyjaśnię to Wam w taki sposób, żeby szybko i łatwo zrozumiecie, jak tę maszynę zbudować. A więc, jak rozegracie pierwszą bitwę, dostajecie taką specjalną skrzynkę, w której jest cały I180. I gdzie ta skrzynka się znajduje? Wchodzimy tutaj sobie wszystkie w przedmioty i w kategorię nasz warsztat. I dostajemy jedną z takich specjalnych skrzynek. Ja już ją otworzyłem, ale będzie w niej I180. I w momencie, kiedy tę skrzynkę otworzymy, powinny pokazać nam się. Te trzy rzeczy, czyli zestaw naprawczy, zestaw naprawczy, którym możemy zbadać, które części są zepsute, i zepsuty I-180, który możemy zdiagnozować i rozebrać. Yy, I tak, najpierw zaczniemy na czym polega diagnoza. Yy, diagnoza to będzie polegało na tym, żeby sprawdzić dokładnie, co jest zepsutego w tej maszynie. Problem jest w tym, że musimy to sami znaleźć. Musimy to ręcznie doprowadzić, yy, osiągnąć po prostu, gdzie co jest tu zepsute i zgadnąć. I dobrze, wam tutaj pokażę. Jestem oczywiście na tym locie testowym. I co ja na pierwszy rzut oka widzę u siebie zepsutego? Pierwsze co ja mam zepsute to skrzydło. Czyli to jest pierwszy element. Tych elementów będzie pięć. Więc skrzydło jest zepsute. Karabiny... Wszystkie strzelają, więc karabiny są sprawne. Jak, jak wyglądają klapy? Najlepiej zobaczmy... Czekajcie, kamera mi się tutaj... Najpierw zobaczmy ogonowe. Wszystkie działają, wszystkie działają. Klapy skrzydeł. Prawa klapa nie działa. Czyli raczej hydraulika klap w yy, skrzydle jest do rozebrania, czyli drugi element. Jak widać ster. Problem jest z kontrolą. Nie mogę zdać steru w prawo, więc to też raczej do tej hydrauliki się przejmuje. Całe to można kręcić. Światła. Oj. Światła najwyraźniej działają. Tak wszystko działa. Dobra, silnik można zapalić. Bez problemu można. Na razie razem dwa defekty. Dobra, silnik działa, więc dajemy pełną moc. I już coś wycieka. To jest akurat czarne. W momencie, gdy wycieka białe, to znaczy, że gubimy paliwo. Chociaż białe to chyba od kół. Dobra, podnosimy się. Widać już to przechylenie samolotu. Dobra, koła działają, koła da się złożyć. I to jest problem. Co u mnie takiego działa, a co nie? Wyciek raczej mam oleju, czyli mam tak, trzy zepsute rzeczy na 100%: skrzydło, lotka skrzydła, raczej hydraulika obsługująca lotkę i wyciek oleju. Dokładnie nie jestem w stanie stwierdzić, więc mam trzy rzeczy. Nie jestem w stanie znaleźć więcej tych usterek. A zapomniałem o klapach. Można użyć klap. Klapy działają. Dobra, i w taki sposób trzeba znaleźć te rzeczy, niestety. Samemu spróbować, jak ta maszyna zadziała. Zwyciek oleju, zepsuta klapa yy, i zepsute skrzydło. A więc wracamy do hangaru. I właśnie w taki sposób robi się tę diagnostykę. Za pierwszym razem udało mi się zdobyć 10 części, bo za każdą poprawną część dostajemy e, dwie części dodatkowo e, tych narzędzi. I jak znajdziemy 5, to jest od razu wszystko zrobione. Dobra, tutaj możemy zrobić, żeby sprawdzić, co jest popsute. Tak. I musimy znaleźć nasze zepsute elementy. Tutaj jest poszycie i jest działko, więc to od razu zaznaczam, że to nie jest to. To nie zalicza się do tej kategorii, to odznaczamy. Tu jest działko, też odznaczam. Tu jest działko, też odznaczam. Tu jest działko, też odznaczam. Bo ponieważ karabiny działają, i teraz tak jedno z tych to jest światła, mi się zdaje, że światła działały, ale najwyraźniej wygląda to, że nie działały. Więc tak to jest raczej to, albo to, nie, to było. To jest ogonowe. To powinno być w skrzydle, nie w ogonie, niedziałająca klapa. Ale... Kurczę, ciężko teraz jest mi to znaleźć. Piul. Dość ciężko jest mi znaleźć jak to będzie, które z tych części są poprawne. Tu jest z niedziałającym skrzydłem. Ale jest działko. I tu jest też niedziałające skrzydło, ale jest działko. Tego już nie rozumiem. już działko działało. A może jeszcze mały test zrobię i za chwilę do Was wrócę? No dobrze, moi drodzy, znalazłem wadliwą część, przy okazji takie jeszcze doradzenie. W momencie, kiedy strzelacie z broni, polecam, żebyście sprawdzili, czy oddzielnie te wszystkie bronie działają. Jeśli oddzielnie działają, to strzelajcie z całego uzbrojenia naraz, ponieważ u mnie prawy karabin zawiesił się wcześniej niż pozostałe. Czyli akurat tam są dwa rodzaje uzbrojenia, dwie siódemki, dwie dwunastki i jedna siódemka zawiesiła się wcześniej. Więc na 100% mogę stwierdzić, że to jest ten zestaw, ponieważ jest prawa lotka. Jest zepsute skrzydło, i to raczej prawe. Jest zepsuty karabin, jednocześnie olej. I zaraz zobaczymy za 15 sekund. Zobaczymy, czy jest tak, jak myślę. Powinienem dostać 10 zestawów naprawczych. I zaraz się dowiemy. Przy okazji, Wam powiem eee, tak. Musimy uzbierać na te maszyny jakieś 120 125 zestawów naprawczych, żeby te maszyny dokładnie rozebrać i złożyć. Dobra, i to nam się już zrobiło. 10 zestawów naprawczych udało mi się akurat wszystko dokładnie sprawdzić. Trzeba dokładnie ręcznie tę maszynę sprawdzić to jest upierliwe. I dobra, teraz trzeba tę maszynę zacząć rozbierać. Rozbiera się na części pierwsze, tak naprawdę. Najpierw ją z całego modelu rozbierzemy na obudowę samolotu, silnik, oddzielnie system lotek, podwozie, panel i uzbrojenie. Akurat uzbrojenie nie było zepsute, więc to będzie też do wymiany. I za 10 minut nam ta maszyna się rozbierze. Dobra, teraz zajmiemy się na razie przez ten chwilę częściami. A więc jak powiedziałem, potrzeba 125 części, żeby tę maszynę złożyć, czyli tych zestawów. W momencie, kiedy będziemy pierwsi, Gaijin podał, że można przyspieszyć to o 40%. To są te zestawy, w nich może wypaść skrzynka, może wypaść kamuflaż. Powiem tak, ja tych skrzynek już otworzyłem sporo. Łącznie tych normalnych, normalne są z białym kluczem, z żółtym to są te za pierwsze miejsce i tak zestaw 1 jest praktycznie podstawowy, zestaw 2 jest rzadki, zestaw 3 jest bardzo rzadki, 10 nigdy mi nie wypadło, nikt jeszcze nie powiedział, że komuś że mu coś wypadło. Kamuflaż też ani razu mi nie wypadł, i jak to akurat w tym momencie to jest taka loteria, nie można tego przyspieszyć z tą skrzynką, losuje się i cały czas tak naprawdę. Właśnie, zestaw naprawczy wypadł, akurat dwa zestawy, ja sobie to na później zachowam, zobaczę. Yy, I w ten sposób musimy zbierać 125 części plus ten samolot rozebrać. Niestety każde rozebranie trwa tam, tutaj 10 minut, to może potrwać 5 minut, tutaj 3 minuty i minutę. To musimy go rozebrać na części pierwsze, i to jest tak, jak go teraz rozbierzemy na te części, to jest przy tym lupa, przy tym zestawie lupa oznacza, że musimy to zbadać i marnujemy części na znaczy zestaw naprawczy, marnujemy, żeby to zbadać. Potem pojawi się ikona, żeby to rozebrać. Jak znajdziemy wadliwą część, czyli tę niedziałającą, to pokaże się taka ikona jak tutaj defekt, czyli zniszczyć. I w momencie kiedy to zniszczymy, odzyskujemy zestaw narzędzi, który na to poświęciliśmy. I jak zdobyć części sprawne, czyli w przypadku, u mnie jest zepsute działko, karabin, jak pozyskać sprawny? Musimy normalnie grać i muszą nam wypaść takie skrzynki z kółkami zębantymi, to się nazywa i180s component I w momencie, kiedy je otworzymy, wypada naprawiony element, naprawiony element posiada zielone kółko zębate i jest new component To jeszcze otworzę pozostałe, żeby pokazać, no, oil radiation można taki trik sobie zrobić, że na razie nie rozbierać tego i 180, tylko uzbierać 120 części. Polecam Wam to, tak czy inaczej, od razu jak z, będziecie mieli skrzynkę z kluczem białym, od razu ją otworzyć, bo jak ją będziecie magazynować, to cały czas będzie Wam wypadać po jednym zestawie, a tak to Wam wypada. 1, 2, 1, 2, czasami 3. Taki dziwny los jest. A resztę sobie na razie zachować, przetrzymać, jak uzbieracie te 120 zestawów. Dodatkowo, jak te skrzynki zyskujemy? Bo parę osób nie do końca wie, uważa takie, teo tworzy teorie, Jest potwierdzone, 10 minut gry i minimalna aktywność 50% dostajecie skrzynkę z białym kluczem. Nie wiem, czy tutaj. O. Tak ta skrzynka wygląda. Praktycznie identyczne, co dostaje z kamuflażem, różnica koloru klucza. Co 10 minut i aktywność 50% od drugiej do 6 ery dostajecie jedną skrzynkę. Polecam wam, żebyście siedzieli na bitwach jak najdłużej, ponieważ ten czas się dodaje, czyli jak y, rozegram bitwę, która trwa, załóżmy, 8 minut, nie dostanę skrzynki. Ale zagram drugą grę, która y, potrwa 12 minut albo 13 minut, dostanę dwie skrzynki minutę w zapasie, rozegram później 9 minut, dostaję skrzynkę. Y, I tak to się dostaje. Natomiast jeszcze co tam powiem odnośnie tych zestawów, gdzie dostajemy specjalną skrzynkę, czyli tutaj za pierwsze miejsce. Podane jest, że to przyspiesza o 40%, to jest bullshit. Kłamstwo, wypada po jednym zestawie, to nie przyspiesza o 40%, to może przyspieszyć wam o 20% tak naprawdę całą robotę. No bo macie 6 skrzynek, to zakładacie od razu, że macie 6 zestawów z narzędziami. Gdyby stąd wypadały 2-3 yy, zestawy, jako minimum, a nie jeden, to by mogło być takie już przyspieszenie o 25-30%. O no dobra, mam nadzieję, że te podstawy wam wyjaśniłem. Yy, zaczekamy jeszcze, jak ten samolot się rozbierze, to wam pokażę do jakiej części to aż się rozbiera. To będzie niestety dużo rozbierania. W momencie, kiedy rozłożymy i złożymy samolot, jak możemy go wymienić na pojazdy. Pierwszy samolot, który rozłożymy i złożymy, dostajemy w postaci kuponu yy, i wchodzimy potem w to miejsce. Trade items i zaznaczamy jeden z tych trzech pojazdów. Dlaczego jeden z tych trzech? Ponieważ za pierwszym razem możemy ten pojazd wymienić. Ist, kupon i 180 możemy wymienić yy, na albo i 180 sobie zachować, czyli użyć albo go sprzedać, albo na yy, VFW albo na PR122 BIS. I dostajemy go w postaci kuponu, możemy go też wtedy sprzedać, albo zachować. Za drugim i trzecim razem wymieniamy i za pozostałymi razami wymieniamy na vouchery. I potem te vouchery wymieniamy na te pojazdy. Za te trzy niebieskie jest jeden voucher, za te, dwa, za te trzy pojazdy są wymagane dwa vouchery. Ja mogę stwierdzić, że takim no live'em siedzenia non stop w ciągu dwóch dni jestem w stanie zmontować i 180, Wiadomo, jak kupimy zestawy naprawcze tak dalej. To jest w stanie nam przyspieszyć się o jedną budowę może jeszcze szybciej. To zależy jak to będzie. No i dobrze. I to z tego na razie chyba wszystko. Jedynie jeszcze poczekać, aż nam tutaj się ten samolot rozbierze, więc widzimy się za chwilę. No dobrze, moi drodzy, już udało nam się rozmontować nasz samolot, więc klikamy finish. I mamy go rozebranego na te części, yy, dokładnie na 5 części. Działko, oczywiście, jest jako taka oddzielna jedna część. I po raz kolejny trzeba tu wszystko odpalić, by to wszystko zaczęło się. Yy, najpierw trzeba właśnie to sprawdzić. Najpierw trzeba to będzie sprawdzić, czyli poświęcić 4 zestawy, na przykład tutaj, chyba na wszystko 4 zestawy. Tak, na wszystko cztery zestawy, yy, żeby to zbadać. Potem trzeba będzie to rozebrać, więc. Widzimy się w momencie, kiedy to wszystko będzie rozebrane. No dobrze moi drodzy, kolejne części są teraz rozebrane. I jak zauważyliście, mamy tutaj zepsutą część, to będzie defekt. Ten karabin działko. Tak, już jest wykryte, że to jest zepsuta część, ją trzeba będzie rozebrać. I w momencie, kiedy ją rozbierzemy, dostajemy cztery zestawy naprawcze. I to jest taki drobny plus, bo w momencie, gdy znajdziemy zepsutą część, dostajemy minimalny zwrot i już ciałko jest zlikwidowane. Ja go nie mam, ale mam w razie czego już poprawny element. I dobra, kończymy z resztą tych części. Oczywiście to jest zbadane. I akurat w panelu nic nie jest zepsute, tego nie trzeba rozbierać. Tutaj kolejny element zabadany, i znaleziono coś niedziałającego, i trzeba znaleźć co co tu nie działało i akurat break system to jest podle, że nie działa, więc teraz 5 minut by rozebrać e, tę część potem minuta by zbadać te części e, i znaleźć ten defekt z czego ten defekt to jest to, potem go przerabiamy i od nowa wszystko będzie składane więc na tej zasadzie będzie polegało to całe rozmontowywanie, trzeba na wszystkie części pierwsze znaleźć zepsute elementy Tutaj też, w momencie, kiedy jak rozłożę na klapy, to na klapy dalej chyba nie będę musiał, ale będę musiał iść jeszcze dalej, czyli na systemy lotek, bo tutaj muszę nowy do kontroli lotki w prawej zamontować. I jest tu podane, że to wszystko musi być sprawne, złożone, czyli dążymy do tego, by rozebrać wszystko w moim miejscu, gdzie są zepsute części. I potem usunąć z części, zastąpić je poprawnymi i złożyć całkowicie. Dobra, mam nadzieję, że to wszystko wam dobrze wyjaśniłem, że to zrozumieliście. W naszym przypadku to wszystko powtórzę. A więc tak, na start dostajemy skrzynkę, gdzie jest ten samolot. Otwieramy tę skrzynkę i mamy do dyspozycji schemat. Pełny samolot z diagnostyką i zestaw do zgadnięcia. Diagnostykę musimy ręcznie sprawdzić na polu bitwy, sprawdzić dokładnie wszystko. Nie wiem, jak to do końca jest z tą elektroniką, odnośnie tych świateł na przykład. Ale tak, i musimy na logikę znaleźć, co jest zepsute. Akurat w moim przypadku na jednym zestawie tylko była zepsuta lotka prawa bo była zepsuta lotka jeszcze lewa i ogonowa. Na to nie zwróciłem do końca uwagi i to już było podpowiedzenie, który, która kategoria z części jest wybrana jako ta zepsuta i dostaniemy 10 zestawów. I tak, trzeba tam wtedy dosłownie wszystko przeanalizować, wtedy wybieramy, mamy 10 tych zestawów, przerabiamy oczywiście samolot. Zestawy części podstawowe dostajemy co 10 minut z 50, minimalnie 50% aktywności. To nie ma znaczenia, czy mamy 100% aktywności, czy coś, czy dostajemy te inne części. Nie. E, tak, dostajemy to po prostu za 50% i 10 minut, i czas na szczęście się dodaje, magazynuje, nic nie jest stracone. E, ten zestaw dostajemy za bycie pierwszym, z czego kamuflaż mi nie wypadł ani razu. Miałem tych skrzynek już chyba z 15 czy 20, jedynie wypadają zestawy naprawcze. E, wypadł mi głównie jeden zestaw. Jako taki podstawowy, dwa zestawy jako rzadkie, trzy jako bardzo rzadkie, dziesięć nigdy mi nie wypadło. Te skrzynki z kołami zębatymi to jest właśnie te elementy, które wymagają wymiany, i one wypadają randomowo w czasie zbierania. Polecam Wam, żebyście skrzynki z białym kluczem uzbierali. Znaczy od razu macie te skrzynki z kluczem, otwieracie je od razu, ponieważ wtedy jest większa szansa, że wypadnie wam zestaw 1, 2, czasami 3. Ponieważ jak miałem 10 skrzynek z zestawem tych narzędzi, to mi cały czas wypadały po 1, a tak to wypada większe losowanie 1, 2. I tak uzbierajcie sobie zestawy narzędzi do 120, albo co jak do 110, czy też możecie do 100. I uzbierajcie 5 tych skrzynek yy, z kołami zębatymi. Możecie te skrzynki z kołami zębatymi na start otworzyć. Sobie to będzie takie dla Was ułatwienie. Jakie części są zepsute, od razu wybierzecie. Macie za darmo zestaw. I oczywiście ten samolot bierzecie, rozbieracie na części pierwsze. Yy, najpierw badacie, potem rozbieracie i tak w kółko. Znajdujecie zepsuty element, kasujecie go, dostajecie zwrot części, potem go składacie. Calu z powrotem. I pierwszy samolot dostajecie w postaci kuponu. Kupon wymieniacie na te trzy tylko pojazdy, ale możecie sobie tego i 180 na początek zachować albo sprzedać na rynku. I wymiana jest kuponu tylko na te trzy pojazdy. Drugi, trzeci pojazd i pozostałe wymieniacie na voucher, i za jeden voucher dostajecie pojazdy na po te niebieskie kategorii rzadkie. Natomiast kategorii bardzo rzadkie wymagają dwóch voucherów czyli Musicie łącznie zbudować, jeśli chcecie dwie maszyny, z rzadką i bardzo rzadką, to musicie zmontować 3, te 3 i 180. I co jeszcze takiego, w momencie, kiedy oczywiście dostajecie ten pojazd w postaci kuponu, możecie go sprzedać. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, że wszystko to jest. Samolot oczywiście buduje się średnio 15 godzin. Niestety to mi, no, jak ja na akurat na no life, ie. Dwa dni zajęło zmontowanie jednej maszyny, więc to jest naprawdę długi okres. No i co, i to tak będzie wyglądała ta budowa. A i jeszcze, to mi się teraz przypomniało. Pierwsze trzy maszyny wymagają diagnostyki. Później jest podane, że te maszyny nie otrzymują diagnostyki i jakoś to będzie inaczej. Chyba nie będziemy dostawać tych części za darmo wtedy. 10 zestawów. Przynajmniej na start mamy to łatwiej. Dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że taki poradnik Wam pomógł, Wam się spodobał i wszystko wyjaśnił. Dajcie znać, czy Wam pomógł, że wszystko wyjaśnił, bo zrobiłem to trochę na szybko. No i co, trzymajcie się, do strumyków, do następnego. Na razie moi drodzy i powodzenia w zbieraniu tych maszyn, bo naprawdę trzeba trochę zmarnować czasu.